Obudzić się możemy z wielu rzeczy. Przede wszystkim obudzić się do mocniejszego wyznawania wiary, bo jeśli mówimy, że w Gdańsku regularnie do kościoła chodzi około 15-20%, no to gdzie jest pozostało 80%? A więc już jest pierwszy motyw, obudź się w tej wierze. Druga rzecz to, nawet ci, którzy chodzą do kościoła, żeby się obudzili do doświadczenia tej wiary. Bo przecież często nam brakuje tego przekazu wiary i jakoś tak no, wstydzimy się przekazu tej wiary, wstydzimy się manifestować, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Bardzo często są takie postawy. Więc to jest kolejny motyw. Obudź się do tego, że otrzymałeś tak wiele, bo Chrystus oddał za ciebie życie, oddał za nas grzeszników. To, co święty Paweł mówi, że nawet za człowieka sprawiedliwego mielibyśmy może trudność oddać swoje życie, a Jezus oddał za nas grzeszników. Więc tutaj mamy kolejne wezwanie, obudź się, żeby zrozumieć, czym jest ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu. Kolejny aspekt, obudź się, no to jest miłość. Największe przykazanie, jakie nam pozostawi. Jak my żyjemy tym przykazaniem? Czy my żyjemy przykazaniem miłości? Jak my je realizujemy w naszym codziennym życiu? Wystarczy spojrzeć na drugi list świętego Pawła do Koryntian, kiedy mówi właśnie pięknie o tej miłości. Miłość jest cierpliwa, łaskawa, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, współweseli się z prawdą. Jak my żyjemy na co dzień tą miłością? Czy potrzebujemy tutaj obudzenia się z tego naszego letargu, żeby właśnie tą miłością żyć? Z pewnością, z pewnością. Potem kolejne wezwanie, obudź się, to wezwanie do budowania naszych relacji tutaj społecznych. Widzimy, ile napięć, ile nieporozumień, ile hejtu, ile pomówień, ile wszystkiego. Czy tak powinno być w społeczeństwie chrześcijańskim? Nie, obudź się. I cały szereg można by jeszcze takich elementów wskazać, na które mówią o tym, że potrzeba tego obudzenia. Halo, Gdański. Wake up. It is time to work, it is time to evangelize. Now, if you have been lazy, I bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mwah. In the name of Jesus. Amen.